Siema elo, Radio Anarchia. Dzisiaj przebijamy się przez lewicowy bełkot w sieci. Dochodzą do mnie słuchy, jest jakaś opinia, że front antykapitalistyczny to czołgi. I chciałbym tutaj to bardzo jasno, szybko i precyzyjnie zdementować. Front antykapitalistyczny łączy różne środowiska lewicy robotniczej związanej z różnymi organizacjami. Jest to kompletnie nieważne. Mówiąc szczerze, mam to głęboko w dupie. Ci wszyscy, którzy chcą działać, którzy czują się na tyle pewnie, żeby rozklejać plakaty, żeby aktywnie na ulicach jednoczyć klasę robotniczą, również w swoich zakładach pracy, tam gdzie tylko można. Manifestacja to jest twój dzień. Każdy twój dzień jest manifestacją i rano wstajesz, i reprezentujesz klasę robotniczą. Jeżeli chodzi o czołgów, to czołgi również są w froncie antykapitalistycznym. Jest ich około 10 na 200 osób. Front antykapitalistyczny powstał z pomysłu Michała z odrodzenia komunizmu z portalu na YouTube. Uważałem, że był to świetny pomysł, ponieważ na lewicy tak zwanej nie ma żadnego ruchu, który jawnie, stricte reprezentowałby klasę robotniczą, z której się wywodzę, z której wywodzą się również towarzyszki i towarzysze z frontu antykapitalistycznego. Front antykapitalistyczny powstał po to, żeby reprezentować dumnie, godnie klasę pracującą. Składa się z różnych środowisk, składa się między innymi największą grupą są anarchokomuniści, duża grupa socjalistów, duża grupa anarchistów z różnych tam, kurwa, nie wiem jakich szkół, ponieważ wszystkich szkół nie znam. Mam je też głęboko w dupie. Ruch, front antykapitalistyczny jednoczy wszystkich tych, którzy chcą działać na lewicy. Wszystkich tych, którzy źle czują się w swoich pseudopartyjkach. Wszystkich tych, których zarządy swoich pseudopartyjek okradają, korumpują, piją na zebraniach, mówią, że małolaty mają wypierdalać, bo wy się nie znacie, mówią o tym, że małolaty są do rozklejenia plakatów, a my to do władzy. Dla takich ludzi, którzy się nad tym nie zgadzają, którzy chcą działać, którzy chcą coś robić, jest front antykapitalistyczny. Front antykapitalistyczny nie jest żadną sektą, jesteśmy otwarci, współpracujemy, lubimy się, przecież to wiadomo jest, że my nie musimy się zgadzać ze sobą, nie zgadzamy się w wielu kwestiach ze sobą, natomiast się przyjaźnimy, kolegujemy się, cały czas popieramy również młodych razem, tak, nie bójmy się użyć tego słowa, jeżeli młodzi razem robią świetne akcje ostatnio, ja jestem pełen dla nich podziwu i popieram to, wspieramy jak tylko możemy. Nie musimy zgadzać się z poglądami, bo jeden jest socjaldemokrata, drugi anarchista, trzeci ktoś tam, czwarty, kurwa, jest, może być też czołgiem jak najbardziej. Kiedyś pamiętam, ktoś powiedział mi, jak robiłem wywiad z Piskorskim, powiedział coś takiego, no to kurwa, może jeszcze zrób teraz z jakimiś szturmowcami. Ja napisałem oczywiście, że tak, czy dlaczego mam nie zrobić wywiadu ze szturmowcami, jeżeli szturmowiec poprze nasze założenia, czyli że występujemy przeciwko przede wszystkim nacjonalizmowi, rasizmowi, seksizmowi, homofobii we froncie antykapitalistycznym, jesteśmy za klasą pracującą, jesteśmy za obaleniem kapitalizmu. Oczywiście każda i każdy może mieć swoje poglądy na temat LGBT, natomiast jeżeli one nie dotyczą żadnych z fobii, żadnych z dyskryminacji,
żadnych takich zacietrzewienia się, nie ma z tym żadnego problemu. Wszyscy zgadzamy się, że marsze równości są zagarnięte przez kapitalistów. Nieraz już słyszałem takie głosy, że chcemy też przeciwko temu protestować, tak jak robiliśmy to jeszcze nie będąc we froncie antykapitalistycznym, robiąc bloki antykapitalistyczne na marszach równości. Nikt nam tym nie przeszkadzał, było bardzo fajnie. I tyle w sumie na ten temat. Także jeżeli utożsamiasz się z tym, że lewica obecnie właśnie reprezentuje poglądy prawicowe, że lewica właściwie nie reprezentuje twojej klasy, nie reprezentuje klasy robotniczej, nie wie nawet jak na czym polega dzień zwykłego, właśnie niezwykłego człowieka z klasy pracującej, na którym właściwie cała gospodarka teraz stanęła. Lewica to taka fajna prawica, o, tak ostatnio gdzieś mi się udało strzelić, coś takiego, wszyscy się z tym zgadzają. Zresztą druga tura wyborów, o której dzisiaj akurat nie mogę za bardzo mówić, pokazuje po prostu, gdzie ta lewica jest, czym ona jest, nie ma nic wspólnego z lewicą, natomiast jeżeli to czujesz, jeżeli nie utożsamiasz się z jakimiś partyjnymi bossami, którzy siedzą tylko i chleją na tych zebraniach, jeżeli jesteś z klasy pracującej, jeżeli jesteś apolityczny, jeżeli widzisz to, że nie możesz się odnaleźć, jeżeli na przykład działasz w swojej organizacji, w swoim kolektywie, oprócz tego jednoczysz się we froncie antykapitalistycznym z innymi ludźmi, bardzo fajnie, można sobie pogadać, pośmiać się, podyskutować, natomiast naszym celem głównym jest aktywizacja, aktywność w internecie, aktywność na ulicy. Również chcielibyśmy docierać właśnie do ośrodków klasy pracującej, zupełnie niezwiązanej z polityką. Popieramy oczywiście stoczniowców w Świnoujściu, popieramy wszystkich tych, którzy strajkują, wszystkich tych, którzy mówią, że kapitalizm po prostu zwyczajnie nie działa, że jest to utopia, że potrzebne jest obalenie tego systemu, potrzebny jest nowy system, który będzie się opierał na klasie pracującej, niezależnie od tego, jaki on będzie. Także niezależnie od tego, jakie masz poglądy, jeżeli zapraszamy ciebie do udziału, do aktywności we froncie antykapitalistycznym, możesz sobie działać spokojnie w swojej tam partyjce. U nas nie ma 150 wodzów, nie ma właściwie żadnego wodza. Wszyscy działamy, wszyscy walczymy, wszyscy śmiejemy się, bawimy, spędzamy razem czas. Mamy ze sobą wszyscy kontakt tutaj przez Messengera, przez inne tam bla, bla, bla. I co można jeszcze tutaj powiedzieć na ten temat? Jest naprawdę dobrze, front antykapitalistyczny działa od kilku miesięcy, jest coraz głośniejszym głosem na lewicy, a właściwie chodzi nam tak naprawdę o to, żeby tą lewicę, nawet nie to, że przebić jakoś, no po prostu, żeby ten ruch lewicowy zaczął działać w końcu tak, jak powinien działać ruch lewicowy, tak jak działały te ruchy przedwojenne, że skupiały po prostu ludzi z klasy pracującej. Natomiast klasa średnia, moim skromnym zdaniem, wydaje mi się, że za bardzo nie ma po prostu kontaktu z klasą pracującą, nie wie, jak się za to zabrać. My głównie pracujemy na budowach, w magazynach, w różnych innych miejscach, w fast foodach, w chłodniach. Więc wiemy, co to znaczy ból plecu, wiemy, co to znaczy, kiedy twój szef cię wyzyskuje, wiemy, co to znaczy, kiedy te barany jeszcze spotykają się na jakichś strajkach przedsiębiorców i mówią, że im są potrzebne jakieś pieniądze, potem lokują te pieniądze sobie tam na jakichś prywatnych kontach, jeżdżą teraz za to na jakieś wczasy. To wszystko nam się nie podoba, my to wszystko chcemy zmienić, my przede wszystkim jako jedyni o tym głośno mówimy, tak? Natomiast no, tak zwana lewica, no, im już dziękujemy, zapraszamy wszystkich ludzi młodych, wszystkich ludzi niezależnych, otwartych, uśmiechniętych, tych, którzy chcą zmienić przede wszystkim ruch lewicowy, a przede wszystkim, którzy chcą, żeby ta lewica stała się popularna wśród klasy pracującej. No, na razie, cześć. Aha, już oczywiście, jak się komuś to nie podoba, no to wiadomo, że może wypierdalać.